Ukraińców. W Warszawie oficjalnie rusza budowa szpitala południowego. Wczoraj na terenie inwestycji został wmurowany kamień węgielny. Prezydent Warszawy, radni i burmistrzowie Ursynowa podpisali dokumenty w sprawie budowy lecznicy, które zostały zamknięte w specjalnej kapsule i zamurowane. Zapraszam do chyba najprzyjemniejszej części naszego spotkania, czyli do wmurowania. To szpital ma dwie kondygnacje podziemne. Józef Zubelewicz, wykonawca. 5 kondygnacji naziemnych plus lądowisko dla helikopterów. Z podstawowych profili no to oczywiście chirurgia interna, ginekologia z położnictwem. Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej. Natomiast myślę, że z uwagi na rzeczywiste potrzeby społeczności, kardiologia, ortopedia, ale także geriatria i psychiatria. Jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku przetargi mające na celu wyposażenie. Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów. Bo tak naprawdę to olbrzymia kwota będzie szła na wyposażenie całego tego szpitala. Na budowę i wyposażenie szpitala stołeczny ratusz przeznaczył 400 milionów złotych. Szpital południowy w Warszawie będzie gotowy w lipcu 2019 roku. To jest raport w SCRO. Już dziś na ulicach Warszawy nie zabraknie utrudnień. Wszystko zacznie się w południe, kiedy ulicami stolicy przejdzie po raz kolejny rowerowa masa krytyczna, informuje Tomasz Kunert ze stołecznego ratusza. Przejazd jest związany z piknikiem rowerowym na placu Defilad. Pojadą do Alei Solidarności, do Jana Pawła II, do Michałowickiego, Alei Niepodległości, dojadą do placu Lubelskiej, wrócą na plac Defilad. Dodatkowo od 18 rozpoczną się kolejne utrudnienia związane z meczem Polska-Rumunia na PGE Narodowym. Od godziny 18 do około 20.45 zamknięty zostanie wjazd na obszar Saskiej Kępy. Ponadto po meczu, w przypadku decyzji policji o zamknięciu ruchu, nieprzejezdny będzie most Poniatowskiego i Aleja Poniatowskiego. Z powodu blokad autobusy nie będą jeździły dziś ulicą Francuską na Saskiej Kępie. Będą czyścić miasto z wraków samochodowych. Straż Miejska w Łodzi powołała nową sekcję, której zadaniem będzie wynajdywanie i sprzątanie zalegających na poboczach aut. Sprawdzamy, czy są tablice rejestracyjne, czy pojazd jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, czyli czy jest zamknięty, czy nie ma wybitych szyb i czy stan tego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu osób albo bezpieczeństwu środowiska, czyli czy nie ma jakichś wycieków płynów eksploatacyjnych. Mówi strażnik Marek Marusik. Po takich oględzinach wrak trafia na złomowisko. Czekamy na sygnały od mieszkańców, dodaje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej. Ta sekcja tak naprawdę powstała na potrzeby mieszkańców i w odpowiedzi na te potrzeby trafiają do nas i trafiały już takie informacje, takie zgłoszenia mieszkańców. Czas usunięcia takiego wraku no niejednokrotnie mógł niepokoić, denerwować albo mogli uznać, że nic się nie dzieje. Właściciel musi zapłacić za holowanie prawie 500 zł. Wiemy, jak będą wyglądały ostatnie stacje drugiej linii warszawskiego metra. Chodzi o 3 stacje: Lazurową na Bemowie, Połczyńskiej i Chrzanów, a także stację techniczną Postojową Mory. Ich wygląd ma być spójny i skromny, a najważniejsze przy wyborze projektów były dla nas wygoda pasażerów, powiedziała nam Marlena Chapak ze stołecznego ratusza. Jest zastosowanie kamienia, ale też takich elementów, powiedziałabym, z wykorzystaniem blachy, stali, tego rodzaju. Także dosyć ciekawy i myślę, że tego rodzaju stacji w Warszawie nie było, ale też nie jest to taka przesadna, może nie wiem, bizantyjska ekspresja, tylko powiedziałabym taki skromny minimalizm. Stacje powstaną w miejscu, w którym dopiero będą budowane nowe osiedla mieszkaniowe, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. One są bardzo funkcjonalne, oczywiście wszystko zależy jeszcze się od wykonania. One są skromne. No co innego jest centrum miasta, Fangor i tak dalej, prawda, kiedy wszyscy turyści tu jeżdżą tą drogą liniometra, czy też dużo turystów. No a teraz chodzi o to, żeby były funkcjonalne, czyli żeby nie podwyższać kosztów jakimś takim, mówiąc bardzo potocznym językiem, wypasieniem tej stacji. Przetarg na budowę 3 ostatnich stacji metra zostanie ogłoszony w drugiej połowie przyszłego roku. Prawdopodobnie będą gotowe za 5 lat. Street View wkrótce także na Wiśle, między innymi w Warszawie. Popularna funkcja map Google, która pozwala na zrobienie sobie wirtualnego spaceru ulicami miast niemal na całym świecie, już niedługo pokaże także królową polskich rzek. Już ruszyła akcja fotografowania, mówi Edyta Jaszczuk z WWF Polska. Warszawy do Modlina. Jeszcze zaplanowane są odcinki w okolicy Krakowa i Torunia, też żeby mieć pogląd na każdą taką Ukrainę Wiślaną, górną, środkową i dolną część. Płyniemy po to, żeby pokazać ludziom, udostępnić zdjęcia Wiślane i pokazać, jaka ta rzeka jest piękna. Panoramiczne zdjęcia Wisły są wykonywane za pomocą plecaka Google Tracker. Mimo, że nazywa się plecakiem, to akurat w tym projekcie nikt nie nosi go na plecach. On jest po prostu przymontowany do łodzi. No i jest takim rozbudowanym aparatem fotograficznym z 15 obiektywami, który wykonuje zdjęcia
w 360 stopniach. Tłumaczy Piotr Zalewski z Google Polska. Efekty poznamy za kilka tygodni. Wtedy w mapach Google'a żółtego ludzika będziecie mogli przeciągnąć już nie tylko na ulicę, ale także na niektóre odcinki Wisły. Winem zajmują się sommelierzy, to wiadomo, a wodą wyspecjalizowani testerzy. Mają doskonały węch, jeszcze lepiej rozpoznają smaki i zapewniają w Warszawie czystą wodę. Testerzy na co dzień pracują w stołecznych wodociągach. Ich oceny dotyczące wody to nie przelewki. Chyba? No, ja nie wyczuwam tej różnicy. Wlewamy do ust, przytrzymujemy troszkę, następnie bierzemy drugą próbkę. Odlewamy. I oceniamy, czy jest różnica między jedną a drugą. Obiad po pracy do siebie. Tak. No na pewno nie w trakcie oceny. No i kawę w takim razie z samego rana na jak gdyby dobre wejście w dzień, to też nie za bardzo. No chyba, że godzinę przed. Po miejscu pracy testerów wody naszego reportera Szymona Kępkę oprowadzały Marzena Gipsiak i Anna Roguska z Laboratorium Stołecznych Wodociągów. Działa tylko 2 dni w roku. Zaglądamy teraz do Wrocławia. Od 10 lat działa tam tak zwana żywa biblioteka. Każdy może przyjść i wypożyczyć sobie żywą książkę, czyli człowieka o odmiennych poglądach, przekonaniach czy religii, mówi Dorota Mołodyńska-Kuncal, koordynatorka projektu. Ale nie każda osoba może zostać taką żywą książką. Kluczem doboru naszego księgozbioru jest to, czy dana osoba spotyka się ze stereotypami, z uprzedzeniami, z dyskryminacją, z jakimś wykluczeniem. Porozmawiać można na przykład z muzułmaninem, z osobą niewidomą, z parą homoseksualną, z trzeźwiejącym alkoholikiem. Mam na imię Daniel, w żywej bibliotece jestem żywą książką o tytule Friganin. Ja Friganów nazywam osoby, które odżywiają się w alternatywny sposób, również przez konsumowanie tego, co inni nazywają odpadami. To jest bardzo wycieńczające doświadczenie, bo przez wiele godzin trzeba rozmawiać, w zasadzie mówić, ale czuję potem, że zrobiłem coś ważnego dla siebie i dla innych. Przez ostatnie 10 lat przez żywą bibliotekę przewinęło się ponad 100 żywych książek. Na ten moment fani biało-czerwonych czekali od kilku miesięcy. Polscy piłkarze zagrają o awans na mundial. Rywalami będą Rumuni. Jeśli nam się uda, to mamy wielką szansę na wyjazd do Rosji. Na ostatniej konferencji prasowej przed meczem był Szymon Kępka. Powiedz, jakie nastroje panują w naszej kadrze. Emocje coraz większe, ale tego nie było widać po naszej drużynie. Zawodnicy są skoncentrowani, mają przed sobą jeszcze ostatnie przygotowania, głównie taktyczne. Trener Adam Nawałka oprócz niezłej formy piłkarskiej swoich zawodników wierzy także w polskich kibiców. Stadion Narodowy to nasz dom, to nasza twierdza. Dają tu siebie w domu. Jesteśmy jeszcze bardziej groźnym zespołem. A przypomnijmy, z Rumunią już raz udało nam się wygrać. W zeszłym roku pewnie pokonaliśmy ich 3-0. Tym bardziej powinniśmy być skupieni, mówi Kamil Grosicki. Reprezentacja Rumunii teraz będzie chciała coś zrobić, żeby ten wynik z pierwszego meczu poprawić. Gramy u siebie, dlatego tu jesteśmy mocni. Jeśli Polska wygra z Rumunią, to awansuje na 7. miejsce w rankingu FIFA. A to wydarzenie wręcz historyczne. Mecz Polska-Rumunia. Na PGE Narodowym w sobotę od 20.45. SK Rock. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję zależnić od gazu rosyjskiego. Premier Dani Larsson teraz musem podkreślał znaczenie uruchomionej kilka dni temu procedury Open Season, która ma potwierdzić ekonomiczne uzasadnienie gazociągu Baltic Pipe. W zeszłym tygodniu osiągnęliśmy niezwykle ważny kamień milowy, zgadzając się na uruchomienie procedury Open Season. Mam szczerą nadzieję, że to doprowadzi do tego, że ten projekt wraz z odpowiednimi decyzjami zostanie zrealizowany, co będzie ważne dla Polski i Europy. Problemem był podział kosztów w tej wartej 9 miliardów złotych inwestycji, bo to nie tylko 260 km gazociągu pod Bałtykiem, ale też setki kilometrów innych rur, zarówno w Polsce, jak i w Danii. A władze w Kopenhadze nie garnęły się do hojnego finansowania Baltic Pipe, mówił w polskim Radiu 24 Marcin Fronia z Norden Centrum. Dania po prostu się negocjacyjne grała ostro. To polegało też między innymi na tym, że Dania nie chciała przyjąć dużej części kosztów na siebie. Chciała przejąć koszty związane z infrastrukturą na swoim terenie, natomiast koszty po stronie Polski miały
Europejskiej, aby wywiązywała się ze swojego traktatowego obowiązku, jakim jest przestrzeganie prawa unijnego wobec każdego inwestora. Wizyta premier Szydło w Danii była także okazją do spotkania się z przedstawicielami duńskiego biznesu. Szefowa rządu podkreślała znaczenie intensyfikacji wzajemnych kontaktów gospodarczych. Natomiast podczas wizyty w polskiej ambasadzie Beata Szydło namawiała rodaków mieszkających w Danii do rozważenia powrotu do kraju. I zachęcamy Was do tego, byście przyjeżdżali do Polski, byście odwiedzali Polskę, byście mieli te kontakty jak najbliższe z Polską. A chcę Was również zachęcić do tego, by jeżeli rozważacie taką możliwość, byście do Polski wrócili. Polska jest bezpiecznym, dobrze rozwijającym się, pięknym krajem. A już za 10 dni kolejne spotkanie premier Beaty Szydło ze skandynawskim przywódcą. Do Polski przyjedzie szef szwedzkiego rządu Stefan Löfven. Materiał przygotował Karol Termoros. Możliwość handlu w niedzielę, ale tylko do godziny 13 rekomenduje Parlamentarny Zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Propozycja dotyczy prac nad obywatelskim projektem dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę. O szczegółach Michał Petusio. Ograniczającym handel w niedzielę trwają w sejmowej podkomisji. Zgodnie z zawartymi tam zapisami, handel bez ograniczeń mógłby odbywać się przez 7 niedziel w roku. Odstępstwa dotyczyłyby też między innymi małych sklepów, gdzie handluje wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, mniejszych stacji benzynowych, aptek, sklepów z podatkami, mniejszych kwieciarni, restauracji czy barów. Teraz swoją propozycję zgłosił Parlamentarny Zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Dotyczy on handlu w niedzielę, ale tylko do godziny 13. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Adam Abramowicz z PiS uważa, iż praca w niedzielę na jedną zmianę jest lepszym rozwiązaniem, aniżeli na przykład pełnowymiarowa praca w co drugą niedzielę. Wtedy ilość zmian praktycznie jest taka sama, jest 4 zmiany niedzielne w miesiącu, podobnie jak przy 2 na 2, ale jest dużo mniej negatywnych efektów, to znaczy na konsumenci nie będą zorientowani, która oferta, która zamknięta. Ci, co nie zrobili zakupów w tygodniu, będą mogli zrobić, no będą troszkę musieli wcześniej stać, no bo do 13 trzeba będzie zrobić zakupy. Galerie handlowe też są bardziej za takim rozwiązaniem, no bo wtedy po 13 będzie jeszcze ludzie będą mogli dostać do restauracji, kinach i innych punktach usługowych. Więc my widzimy trzy założenia. Tak jak rząd teraz mówi, że dwie handlowe i niehandlowe, to my widzimy lepsze rozwiązanie do 13 każda niedziela. No i też oczywiście po roku sprawdzimy, jakie są efekty. Tutaj jest jeszcze kwestia dyskusji, ale ta ilość wyjątków, która jest w projekcie Solidarności i takich niedookreślonych, na przykład teraz w podkomisji dyskutuje się, co to jest franszyza, tak? Czy taka franszyza mocna, gdyby właściciel ma umowę i musi otwierać sklep w niedzielę, właściciel, czy jest zmuszany, to czy on wtedy może podejmować się suwerenną decyzję, czy nie może. Więc naszym zdaniem należałoby zrobić prosty zapis i obejmujący wszystkich, czyli po 13 stacje benzynowe, apteki i oczywiście cała gastronomia. I dla gastronomii oczywiście, a wszystkie pozostałe zamknięte, ale jest jeszcze dalej do dyskusji, czy nie wyłączyć także po 13 tych właścicieli, którzy sami pracują, ale to jest kwestia do rozstrzygnięcia, myślę, że przez podkomisję, za to trudna bardzo do zweryfikowania, tak? Później zweryfikowanie, kto jest właścicielem, kto otwiera, kto nie otwiera, no w zasadzie jest niemożliwe, więc nasz system jest prostszy. Cały czas, jako Prawo i Sprawiedliwość, wyczaliśmy te ruchy, jeśli chodzi o handel w niedzielę, w kampanii wyborczej, dążymy do tego, żeby pracownikom, też 800 tysięcy zatrudnionych kobiet w handlu, to dłużyć, żeby mogły normalnie świętować niedzielę, tak? No tutaj dzisiaj po tej możliwej dyskusji głównie, bo przecież ten projekt już leży długo w Sejmie, jest rekomendacja rządu, że no dobrze, spróbujmy znaleźć jakiś kompromis, ograniczmy tylko ten handel. No i tak jak powiedziałem, jest tam po prostu dwóch niedziel handlowych, dwóch niehandlowych, a my mówimy do 13, wszystkie ta sama ilość zmian.
prostym łańcuchem dostawy towaru i świadczenia usług okołohandlowych. Te podmioty również nie będą mogły pracować. Przypominam, to się chyba nic nie zmieni również w pomyśle tego zespołu. Od godziny 6 rano w poniedziałek dopiero będą mogli zaczynać swoją pracę, czyli tak naprawdę jeszcze ten poniedziałek będzie zmarnowany, bo wszędzie z tymi dostawami towarów się nie zdąży. Pomysł ograniczenia do konkretnej godziny może być przeanalizowany, jeśli będą podane konkretne dane, tak? Dane finansowe, wszystkie dane odnośnie poszczególnych podmiotów w branży handlowej i usługowej. Nikt nie policzył dotąd kosztów, poza zainteresowanymi, które sami liczą te swoje koszty, jakie będą musieli ponieść w związku z tym, czy straty, a nawet procedowana ta ustawa. Nic się nie dzieje bezkosztowo. Propozycja parlamentarnego zespołu będzie na kolejnym posiedzeniu analizowana przez podkomisję badającą obywatelski projekt. Michał Fedusio, Polskie Radio, powtórka programu. Mikrofonem Ernest Zotuj. Zaczynamy cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata w audycji. Gorąca planeta. Brytyjski dowódca dzieli z naczelnym pytaniem, czy terror będzie miał wpływ na przebieg tego brytyjskiego tygodnia. Chyba nie miał, bo więcej wpływu miało politykierstwo, które doprowadziło do tego, że partia konserwatywna z Theresą May miała wygrać wybory w Cumbra, zwiększając swoją przewagę i zmiennie pozyskując silny mandat do negocjacji warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ale nie udało się tak, jak się udać miało. Polityczne rozgrywki w Wielkiej Brytanii nie udają. Rzeczywistość nie poddaje się politycznej technologii. No dobrze, ale tę puentę to rozwinę w finale programu, a teraz wypadałoby opowiedzieć wszystko po kolei. Transmisję z tego koncertu zamówiło ponad 50 stacji telewizyjnych na całym świecie. Nasza miłość i solidarność to jest najlepsze lekarstwo, którego teraz potrzebuje świat. Koncert upamięci ofiar zamachu w Manchesterze pod hasłem One Love Manchester. Ale wydarzeniem dnia stał się kolejny zamach, tym razem w Londynie. Wielka Brytania doświadczyła trzech aktów terrorystycznych w ciągu ostatnich tygodni. W marcu mieliśmy podobny atak na moście Westminsterskim. Dwa tygodnie temu w Manchesterze i teraz znów uderzono w Londyn. Mówiła w specjalnym przemówieniu do Brytyjczyków premier Theresa May. Dalej uspokajała i apelowała, by Brytyjczycy zachowali swoje wartości, otwartość i miłość. Cały nasz kraj musi stanąć wspólnie w walce z ekstremizmem. Nie możemy dopuścić do segregacji i izolowania poszczególnych społeczności. Powinniśmy być prawdziwym, zjednoczonym królestwem. Fakty przypomnieć tu należy. W nocy z soboty na niedzielę trzech zamachowców najpierw wjechało vanem, ludzi na moście londyńskim, jechali w kierunku rynku Barrow. W trakcie wysiadają z samochodu i przy pomocy noży atakują ludzi. Na sobie mają, jak później się okazuje, atrapy pasów z materiałami wybuchowymi. Policjanci w sprawnej akcji filmią zamachowców w osiem. Niestety 7 osób zginęło, a blisko 50 zostało rannych. W areszcie 11 osób, jedną osobę od wczoraj wypuszczono. Wiek zatrzymanych od 19 do 60 lat. 7 osób to kobiety. Znamy tożsamość zamachowców, ale dla dobra śledztwa nie podamy jej na razie do informacji publicznej, mówią funkcjonariusze. A media cytują sąsiada podejrzanego, mówi, że zgłaszał po niego radykalne poglądy, ale został zignorowany. Adam Dąbrowski, to na koniec jeszcze wróćmy do
sprawną służbę zdrowia, sprawną policję, dobre szkoły i opiekę społeczną. Ludzie potrzebują tych pieniędzy, zasługują na nie właśnie teraz. I tak właśnie postawiliśmy. Ojciec dał mi radę, nigdy nie głosuj za, zawsze głosuj przeciw. Londyńczycy zatem głosowali jedni za, drugi przeciw. Oddawali swoje głosy na syście dobrze uzbrojonych policjantów. W Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. My opinion, you know, it's not... Uważam, że po tym, co stało się kilka dni temu, jest to konieczne, by policja strzegła nas przed takimi zdarzeniami. Jeremy Corbyn jest w porządku, jest uczciwy, troszczy się o ludzi, wie, że potrzebujemy porządnych domów, dobrej opieki zdrowotnej i edukacji dla każdego. Cały czas myślałem o Brexicie podczas tego głosowania. To trzeba przecież porządnie przeprowadzić. To nie takie proste, bo moim zdaniem nie ma żadnego drugiego kandydata. Cięć, które można było w
sensie klęska elit, na pewno klęska elit polskich, na pewno klęska elit rosyjskich, na pewno klęska establishmentu politycznego. Następnie konserwatyści postanowili zagospodarować tu. Jednak trzeba oddać Tjuziewej co jej się należy, mianowicie postanowiła zdemolować UKIP. Zagarniała całą, tak, i to jej się udało, że UKIP nie ma, choć ta partia została właśnie w tych wyborach zlikwidowana i miała niewiele, ale miała się pozbawić. Zakończyła swój przewód. I teraz, no, ale przy tym jeszcze zdołała ożywić i właściwie przywołać do sukcesów Partię Pracy, no bo to prawda i tu może taki coś, co moglibyśmy sobie nazwać na nasze potrzeby efektem Bernie Sandersa. To znaczy mamy do czynienia z Jeremy Corbynem, który jest podobny i wiekowo, i programowo przypomina amerykańskiego polityka, który potrafi przerzucić most pomiędzy swoimi propozycjami, które naprawdę przypominają Partię Pracy z najlepszych lat 1945 rok, Klementacki, czyli ten taki klasyczny program, zachęcić młodych ludzi do głosowania. Więc sprawdzono to już w sondażach i wyszło na to, że rzeczywiście młodzi głosowali. No ale to jest pan największa różnica między tymi wyborami a referendum brexitowym. Głosowali młodzi, starsi, młodzi, to bojkotowali. I też nie mieli dlatego do Brexit doszło do skutku. Tutaj głosów młodych jest dużo więcej. Natomiast fenomen Corbyna i Sandersa, jeszcze do tego jest fenomen żołnierzy, też tutaj ruszą na ostatnich wyborach francuski prezydent trochę młodszy. Ale nie wiem, czytali ten sam kapitał. Znaczy, bo tu pan marxizm wychodzący nad Europą jest niewiarygodny, jak Szymon, to nie może dalej się zdawać. Ale panu nie znaczy. Ja mam takie wrażenie, że może po prostu Brytyjczykom, Francuzom, Europejczykom zwróciła się taka polityczna, stricte, czysto polityczna dyskusja. Bo Corbyn wystąpił z konkretnymi postulatami socjalnymi, społecznymi. On mówi, edukacja dla wszystkich, lepsza ochrona zdrowia, lepsza, sprawniejsza policja. No to są takie podstawowe rzeczy. On obiecał, które będą obiecane często niż inne. Ja mam wrażenie, że Europa, politycy w Europie dawno na ten temat nie rozmawiali. Właśnie ja bym tutaj mimo wszystko tego aż tak nie demonizował, chyba że wydaje mi się, że działał sporo listów. Tak naprawdę pamiętajmy, jak ta ubiegłość w tym pytaniu się rozkonfekcjonuje, nie odchodzą z tymi graczy, ale dalej to jest jednak polaryzacja między partią pracy, partią konserwatywną, bardzo silna. Te partie wygarniają 90% głosów, to znaczy 90% głosów w parlamencie. Jak ludzie nie chcą głosować na partię konserwatywną, tylko na przykład nie chcą, bo na przykład nie chcą wejść do partii pracy, jest wyraźnie proeuropejska, to siłą rzeczy muszą przenosić głosy na partię pracy. Te zamachy terrorystyczne, że anarchistyczne przenosi się głosy na opozycję, też mają swoje do powiedzenia. To jest między ten sam podział, jaki był w przypadku referendum brexitowym, tam było 50 mamy wtedy z my powinniśmy pamiętać, że to jednak
prezydenckie związki homoseksualne najlepiej pokazuje, jak się zatarły drogi między lewicą a prawicą, teraz pojawiają się prawdziwe osie podziału. Jeżeli mówimy o Brexit, to jest bardzo wyraźna oś podziału, która bardzo mocno redefiniuje sposób omawiania polityki w całej Europie. Bo podobne osie podziału, nowe osie podziału wystąpiły w większości krajów, właściwie tylko Niemcy zostały takim stałym stylu. No to się jest w latach 90. Znaczy, no, Niemcy wygląda na sondaże, pokazują, że tak wielkie pytania są to bardzo mocno redefiniowane, we Francji zostało to bardzo mocno redefiniowane, we Włoszech będą w listopadzie wybory, przekonamy się również, że zostało bardzo mocno zredefiniowane. Zmieniła się polityka, płyty tektoniczne, które bardzo długo, przez 20 lat po upadku komunizmu, ten upadek komunizmu, Zachód wygrał i nic nie musi robić, wszystko się ten koniec historii. Koniec historii się skończy, płyty tektoniczne politycznie zaczęły się ruszać, cały czas nie wiem, jak one się ułożą. To jest prawda, ale nawet wskazała jedną możliwość, że stare partie się zaadaptują do nowych warunków i wezmą pod uwagę te nowe podziały, mogą wyrzucić zawody nie tylko UKIP, ale potencjalnie SNP i w ten sposób zagarnąć część tego programu nowych podziałów. W sensie te stare partie mogą się powstać, bo to znaczy, że będą ostatecznie elastyczne. Irina May oczywiście powiedziała, że to jest możliwe. Powiedziała, że stare partie muszą koniecznie przegrać. Faktem jest, że muszą się adaptować do nowych podziałów i do nowych tematów. Zwłaszcza francuskie partie nie umiały tego zrobić. Stąd te nowe Orange, ta stara partia Republikanie, stara partia socjalistyczna, one właściwie są zarzędne kraje. Pan mówi, że być może Europa przetrwa. Myślę, że przetrwa, a przecież... Wyczaliliśmy w latach 90. w pierwszej dekadzie XXI wieku. To był pewien status quo, że wyniki wyborów kraje zachodnie można było przewidywać, więc jest roczne wyprzedzenie. Te czasy się już zmieniły. Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Agata Kraziński, Polska Detajmy. Dziękuję bardzo. Kilka pytania musiała zdominować nasze dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze jedną historię chcę Państwu opowiedzieć. Zdarzenia były dosyć nieoczekiwane. Na dodatek z pozoru wyglądały na podniebaśniowych władców, bo obudził się król Zemirem. Czyli o Katarze będzie jeszcze w dzisiejszej naszej audycji. Proszę pamiętać, nasze programy dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio24.pl www.polskieradio24.pl. A na antenie jesteśmy w każdą sobotę o 12.30, podsumowując tydzień na świecie, przedstawiając najważniejsze jego wydarzenia. Gorąca planeta. Jak podają oficjalne źródła, rząd Królestwa Arabii Saudyjskiej zgodnie z prawem kraju, prawem międzynarodowym, mając na względzie narodowe bezpieczeństwo, chroniąc kraj przed terroryzmem i ekstremizmem, postanowił zerwać stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem. Popłynęła w świat informacja z saudyjskiej telewizji. Katarowi zarzucono finansowanie organizacji terrorystycznych. Ale przecież tajemnicą Poliszynela jest fakt, że wszystkie bogate arabskie kraje, takie czy inne terrorystyczne organizacje, finansują. Jeśli szukać na lodzie krainy z baśni tysiąca jednej nocy, to tylko w bogatych krajach arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain, Kuwejt, czy wreszcie kraj serdeczny, kraj z inicjatywą, kraj z wizją na przyszłość, Katar. Zapraszająca turystów do tego niewielkiego kraju. Niewielkiego, bo mającego jedynie 11 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i trochę więcej niż 2 miliony ludności. Katar musi zacząć realizować swoje obietnice sprzed 2 lat, co z wstrzymania poparcia dla grup ekstremistycznych, wstrzymania wsparcia dla wrogów z mediów i wstrzymania swojej interwencji w sprawy innych państw. Tłumaczy kroki wobec Kataru saudyjski minister spraw zagranicznych. Ale jak posłuchać dalej, co blokowano Katar dalej? Minister mówi, Iran jest siłą chaosu, Iran jest siłą śmierci, destrukcji. Polityka Iranu wspiera sekciarstwo na Bliskim Wschodzie. Iran pragnie powrotu perskiego państwa jako kraju zorganizującego na Bliskim Wschodzie. I taka polityka jest nie do zaakceptowania. Anna Modrzejewska-Leśniewska jest moim gościem. Witam serdecznie. To bardziej wojna jest z Iranem, bo chyba nie z Katarem. Tak wynika z tego, co mówił minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej. Myślę, że Katar jest w stopniu w tym układzie sił. Myślę, że tutaj w maja tego roku, kiedy był prezydent Trump, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, który podpisał porozumienie między
Wczoraj prezydent Trump, chyba nie uzgadniając z innymi członkami swojej administracji, dążył do ocieplenia stosunków z Arabią Saudyjską, a połączenie ewidentnie z Iranem, z którym Stany Zjednoczone podpisały to wielkie porozumienie atomowe, które sprawiło, że Iran jakby wrócił na arenę międzynarodową, nie tylko polityczną, ale i gospodarczą. Wydaje się, że tutaj należy dopatrywać się jakiś zawirowań. To jest jedna rzecz. Myślę, że drugą rzeczą jest tutaj kwestia rywalizacji irańsko-saudyjskiej o prymat w świecie arabskim, muzułmańskim, przepraszam, i arabskim, też sobie nie są Arabami. I tutaj chyba nie jest tak istotne, co jest sunnitą, co jest szyjtą, natomiast po prostu prymatu. I myślę, że jeszcze trzecią rzeczą, którą tutaj należało dodać, to jest kwestia ropy naftowej. W relacjach irańsko-saudyjskich. Wrócę do tych Stanów Zjednoczonych. No dobrze, ale jak Donald Trump był na Bliskim Wschodzie, spotykał się z Amirem Katarem. Słowa padały ciepłe. W przypadku Amerykanów sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że z jednej strony oni mówią ciągle o walce z terroryzmem, oskarżają Katar o wspieranie tych ugrupowań, ale jednocześnie w Katarze stacjonuje obecnie 11 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jest dowództwo operacji na Bliskim Środkowym Wschodzie i w Afganistanie. I baza lotnictwa amerykańskiego, więc Amerykanie tutaj z tym względu są w takiej sytuacji bardzo niejasnej. No i według ostatnich wydarzeń Katar też wspiera terrorystów, no ale Arabia Saudyjska, no powiedzmy szczerze. Uważam, że jest jeden z największych finansistów wszelkich organizacji terrorystycznych i zresztą podobnie wspierają, tylko tutaj wydaje mi się, że Katar wspiera te, które niekoniecznie zawsze wspiera Arabia Saudyjska, na przykład to raczej bracia muzułmanie, chyba raczej w Arabii Saudyjskiej nie są najlepiej inicjalni, a tak Katar popiera, wspiera finansowo. Z kolei Katar, podobnie jak Arabia Saudyjska, z talibów, przecież Katar doprowadził do takiego typu dealu amerykańsko-talibskiego, wymianie mundurca wojennego, który znalazł w rękach talibów. Więc tutaj ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo taka, no nie poważalna, z punktu widzenia Amerykanów bardzo niedogodna. Myślę, że Amerykanie troszkę się zapędzili w tej swojej retoryce. Natomiast jeżeli chodzi o... Tutaj myślę, że Katar jest tylko i wyłącznie pretekstem do rozgrywki z Iranem. Także tutaj, poza tym trzeba zwrócić się na uwagę, że stosunki katarskie i irańskie są dobre. No są, mają wspólne złoża ropy. Tak, i on ich nie ma konfliktu, bo w 1969 roku podpisali porozumienie o podziale tego wielkiego pola naftowego, gazu mocznego. To po pierwsze, po drugie w 2014 roku Katar zaoferował Iranowi pomoc w rozwoju tej właśnie irańskiej części tego pola, bo Katar swoje eksploatuje, ma infrastrukturę, natomiast Iran nie. Natomiast jeżeli chodzi o relacje katarsko-saudyjskie, bo tutaj też można powiedzieć, że pretekstem, znaczy powodem jest Iran, ale stosunki są między samym Katarem, ale to stosunki też nie są najlepsze. Bo Arabia Saudyjska ma pretensję o działalność Al Jazeera, która bardzo często krytykuje Arabię Saudyjską. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że Katar jest zamożniejszy od Arabii Saudyjskiej. Najbardziej postępowy chyba. Tak, bardziej liberalny. Poza tym Katar będzie gospodarzem świata, więc to też w świecie arabskim piłka nożna to jest naprawdę tak jak w Wielkiej Brytanii. A poza tym jest jeszcze jedna kwestia, o której nie możemy zapomnieć, to kwestia rywalizacji o hegemonię w Zatoce Perskiej. Joanna Modrzejewska-Leśniewska była moim gościem. Cała Europa i cały świat w mijającym tygodniu patrzyły na Wielką Brytanię. Dlatego dużą część audycji królestwu poświęciliśmy. I królestwo, jak na królestwo przystało, pokazało nam, co robić należy, a czego nie. Razem kolejny raz zobaczyliśmy, że fortele polityczne stają się często pułapką dla tych, którzy sami je zastawiają. A i często sami oni następują dobrowolnie kolejny raz na te same kraje. Kłaniam się, Ernest Zoli. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 6. Czas na informacje. Wybuch w kamienicy w Słupsku. Co najmniej 3 osoby są poszkodowane.
Lewandowskiego. Polska pokonała Rumunię 3-1 w meczu grupy E eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. We Francji dziś pierwsza tura wyborów powszechnych. Maja Borkowska, zapraszam. Są co najmniej 3 osoby poszkodowane po wybuchu w kamienicy w Świecku. Straż pożarna nie wyklucza wycieku gazu, ale zastrzega, że ostateczną przyczynę ustali policja. Lokatorzy są zszokowani. Wybuch, było słychać huk wielki. I krzyk, jak podeszliśmy do tej wojny, to jest misję moja i z nią także. I to wszystko. I nic więcej. Iskry i gaz. To mogło być dach nawet. Nie wiem, nie wiem. Czy to był wybuch spowodowany wewnętrznym pożarem mieszkania, czy faktycznie doszło do wycieku gazu? Na obecną chwilę jest za wcześnie, żeby to potwierdzić, a to zaprzeczyć. Jeszcze raz powiem, z relacji świadków wynika, że doszło do jakiejś eksplozji, ale czy to była eksplozja w wyniku z rozwoju pożaru wewnętrznego w mieszkaniu na drugim piętrze, czy z eksplozji gazu, będziemy ustalali. Słyszałem tylko potężny huk, jak się kamienica paliła, więc zerwałem się, dzieciaka wziąłem, otworzyłem wsparcie pełno płomieni i nas, to ciastka też obok, jedna druga też, wszyscy schodzili. Jak ustalił reporter Radia Gdańskie, do szpitala trafiły 3 osoby, 2 mężczyzn z poparzeniami i kobieta, która zasłabła. Polska pokonała Rumunię 3-1 w meczu grupy E eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Na Stadionie Narodowym w Warszawie 3 gole strzelił Robert Lewandowski, 2 z rzutów karnych i 1 po uderzeniu głową. To 44, 45 i 46 trafienie napastnika Bayernu Monachium w biało-czerwonych barwach. Tym samym awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów, prześcigając Grzegorza Lachę. Biało-czerwoni prowadzą wyraźnie po tej grupy E eliminacji, choć wczoraj wygrały też Czarnogóra i Dania. Drużyna od trenera Nawałki podniosła 5. z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach, które rozpoczęła od remisu w Kazachstanie. Więcej punktów po rozegraniu 6 kolejek mają tylko mistrzowie świata Niemcy oraz Szwajcarzy. W tej nocy zmienił się rozkład jazdy na kolei. W środce połączeń pojawiły się nowe relacje. Zostały także wzmocnione kursy nad morze i w góry. Nowy rozkład oznacza też jednak wiele utrudnień dla pasażerów. Lato to czas remontu w motorach. Jak mówi Joanna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych, zamknięte będą dwie duże trasy. Największe zmiany rzeczywiście dotyczą linii Wielkopolska, czyli Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin. Ale są też inne drobne zmiany, na przykład centralna magistrala kolejowa, która będzie przez miesiąc zamknięta od lipca do sierpnia, czy inne drobne prace, które na przykład nie będą wymagały zamykania linii, bo jednak będą uwzględniały jakieś drobne zmiany w rozkładzie jazdy. Na trasie Warszawa-Poznań pociągi pojadą objazdami. Na linii ze stolicy do Lublina zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Kolejarze mają też dobre wiadomości. Anna Zakrzewska z DKP Uniwersytetu informuje, że w Siatce pojawia się kilka nowych połączeń. Mieszkańcy tam na pewno nie jest to, co wychodzą do Warszawy. Ponadto skład relacji miejscowej, to jest komunikowanie ze stolicą, zostanie wydłużona trasa do Kondycja, a po Marekata, która obecnie kończy na 15 lat w Rzeszowie. Taki rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia, a więcej o tych zmianach jeszcze w tej godzinie audycji Polskie Radio 24. Dzisiaj do Francji odbywa się pierwsza tura wyborów powszechnych. O miejsca w Zgromadzeniu Narodowym ubiega się ponad 7 tysięcy kandydatów, co sprawia, że w pierwszej turze o jedno miejsce walczy przeciętnie 14 osób. W parlamentu francuskiego zasiada ponad 1070 deputowanych. Większość absolutna, takie są prognozy sondaży, pozwoliła prezydentowi Emmanuelowi Macronowi na wprowadzenie reform, których potrzebuje Francja borykająca się z bezrobociem, z zastojem gospodarczym i ze znaczącym spadkiem siły nabywczej pieniądza. Przygotowania trwały do ostatnich dni. Przedstawiciel okręgu wyborczego na paryskich przedmieściach, gdzie koszt wyborów to 80 tysięcy euro. Tylko 10% tej sumy pokrywa skarb państwa. Przez cały dzień kilkadziesiąt osób pracowało od 17 do 10 wieczorem przy konstruowaniu lokali wyborczych. Wczoraj od 9 do 20. Dzisiaj pomaga w wyborach około 300 osób. Lokale wyborcze czynne są do 18 na dużych miastach, do 20. Paryż, Marek Brzeziński, Polski Radio. Na koniec pogoda. Dziś na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. W Karpatach więcej chmur. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 23 na południu i 26 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 6. Polskie Radio 24.
oznacza, że dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Felix, Paula i Radomir. Wszystkiego najlepszego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na początek zapowiedź najważniejszych wydarzeń dnia. Od dziś Ukraińcy mogą jeździć do Polski i innych krajów strefy Schengen bez wiz. Eksperci wskazują, że decyzja może wzmocnić nastroje prozachodnie na Ukrainie, także zmienić polski rynek pracy. Najważniejszym warunkiem skorzystania z ruchu bezwizowego jest paszport biometryczny. Obecnie taki dokument posiada ponad 3 miliona obywateli Ukrainy. Jak podkreśla Olga Popowicz z Fundacji Nasz Wybór, nie oznacza to, że wszyscy od razu ruszą na zachód. Zniesienie wiz może jednak odwrócić tendencję rozczarowania integracją europejską. Na kieszeni oni nie skorzystają z tej okazji, ale to, że ty możesz, to w pewnym sensie wzmacnia też twoją taką pozytywną wizję na te eurointegracyjne procesy, które odbywają się w Ukrainie. Z okazji zniesienia wiz dla Ukraińców w Kijowie odbył się specjalny nocny koncert na Placu Europejskim w pobliżu Majdanu Niepodległości. Kijowianie i goście ukraińskiej stolicy przy dźwiękach muzyki doczekali północy, czyli początku obowiązywania ruchu bezwizowego. Na zebranym przemówił ukraiński prezydent. Petro Poroszenko podkreślił, że wierzy w przyszłość silnej i zjednoczonej Europy solidarnej z Ukraińcami. A do tematu zniesienia wizy dla Ukraińców wrócimy jeszcze w Polskim Radiu 24 po godzinie 7.30. Blisko 50 miastach odbędą się dziś marsze dla życia i rodziny. Po raz 12 ich uczestnicy chcą w ten sposób zamanifestować swoje przywiązanie do rodziny i szacunek dla ludzkiego życia. To wielkie ogólnopolskie święto, które tym razem odbywa się pod hasłem Czas na Rodzinę. Mówi Paweł Kwaśniak, prezes Centrum Życia i Rodziny i główny organizator marszy dla życia i rodziny. Osoby, które leży na sercu pełna ochrona życia ludzkiego w Polsce, jak też dobro rodziny i zagwarantowanie jej praw, wychodzą na ulicę, aby pokazać swoją radość z tego, że sami mają rodziny, że są w związkach małżeńskich, że mają dzieci czy wnuki. Wychodzą też, aby zaapelować do rządzących, aby wartość życia i wartość rodziny była zagwarantowana rozwiązaniem prawnym w pełni. W Warszawie marsz dla życia i rodziny rozpocznie się o 12.45 przed kościołem świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży. Jego uczestnicy przejdą w radosnym kolorowym pochodzie ulicami stolicy na plac Zamkowy. Manifestacji towarzyszyć będzie zbiórka funduszy na dom samotnej matki w Chliwiczkach oraz wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci. A we Francji dziś pierwsza tura wyborów powszechnych. Stawka jest wyjątkowo wysoka. Chodzi o większość zgromadzeń narodowych. Parlamentu francuskiego zasiada ponad 570 deputowanych. Większość absolutna, takie są prognozy sondaży, pozwoliłaby prezydentowi Emmanuelowi Macronowi na wprowadzenie reform, których potrzebuje Francja borykająca się z bezrobociem, z zastojem gospodarczym i ze znaczącym spadkiem siły nabywczej pieniądza. Lokale wyborcze czynne są do godziny 18, w dużych miastach do 20. O wyborach we Francji będziemy mówić w Polskim Radiu 24 dziś przez cały dzień. O godzinie 7.45 relacje naszego paryskiego korespondenta Marka Brzesińskiego, a po godzinie 12 o tym, co zmienią wybory we Francji, porozmawiamy z gośćmi Tomaszem Siemieńskim, dziennikarzem stacji Euronews i Mariuszem Kowalczykiem, dziennikarzem pracującym w Paryżu. Dźwiękowe kalendarium historyczne. Zapytaj o to moją mamę.
80. wyjechał na stałe do Niemiec. Danuta Welechowska, dziennikarka i autorka Słodkiego Radia Retro, w wywiadzie dla Polskiego Radia podkreślała, że Edward Czerny był muzycznym, cudownym dzieckiem. Odbył studia gruntowne w Berlinie i był muzykiem nie od malutkiej piosenki, choć przez 19 lat, od 55 roku do 74, nagrał w Polskim Radiu prawie wszystkich piosenkarzy, którzy wtedy byli ulubieńcami radiowej publiczności. Ci piosenkarze żyją i na pewno też wspominają swojego dyrektora, dyrygenta, kapelusza, pięknego kompozytora i opiekuna młodych talentów jako człowieka niezwykle ważnego dla Polskiego Radia. Edward Czerny zmarł 16 lutego 2003 roku w dolinie Saksonii w Niemczech. Legendarny amerykański aktor oraz ikona westernu, także reżyser i producent. 38 lat temu, 11 czerwca 1979 roku, zmarł John Wayne. Popularną istotą grając w filmach Rio Bravo, El Dorado, Rzeka Czerwona oraz Diligence. Łącznie wystąpił w około 150 produkcjach. Stał się symbolem prawego i sprawiedliwego Amerykanina patrioty z determinacją walczącego o słuszne ideały. Jego oznakami rozpoznawczymi były wysoki wzrost, charakterystyczny chód i sposób mówienia, a to wraz z nieodłącznymi rekwizytami kowbojskimi, a paszką, kapeluszem i dwoma kotkami przy biodrach ukształtowało jego kierunek archetypowego przemytka. Aktor został wyróżniony licznymi nagrodami, m.in. za pierwszą planową kreację w prawdziwym klęsku. W 1970 roku otrzymał Oscara i Złoty Glob. Odbierając Oscara, John Wayne mówił o swoich uczuciach. Ja czuję się bardzo wdzięczny. No i on towarzyszy mi również wytrącznej wdzięczności i pokory. Chciałbym podziękować wielu członkom Akademii, a także wszystkim, którzy oglądają dzisiejszą Państwo i za pośrednictwem terenowej, za ciepłe zainteresowanie, jakie okazujecie naszemu kolegiemu posłowi. Karierę w Hollywood John Wayne rozpoczął pod koniec lat 20. jako monter dekoracji w wytwórni Fox Film Corporation. Był także magazynierem, kierowcą, stróżem i statystą. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1926 roku. W 1985 roku na jednym z berlińskich mostów Marian Zacharski, agent wywiadu PRL, skazany w 1981 roku w USA na dożywocie za wykradzenie tajemnic przemysłu zbrojeniowego, został wymieniony wraz z trzema innymi agentami bloku wschodniego na 23 osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz zachodnich służb specjalnych. Jak tłumaczył w wywiadzie dla Polskiego Radia, przyjaciel i były przełożony Zacharskiego, generał Henryk Jasik, wykonywał on zadania wywiadowcze w USA bez żadnego wsparcia. Po zdemaskowaniu był sądzony za szpiegostwo. Znałem go już w jego powrocie w Polsce. Wkrótce stałem się jego przełożonym. I od pierwszych chwil
Baltic Park. No i ta druga, czyli podpisanie memorandum, wpisują się w te działania, które mają niezależnić Polskę tylko i wyłącznie od jednego partnera w sektorze energetyki właśnie w obszarze gazu, jakim jest Rosja. A to jest tak, że gaz dzisiaj jest paliwem czy narzędziem? A może bronią? A to też jest dość ciekawe ujęcie. No, to można przywołać się takie pojęcie gazowe, czyli właśnie to, co dzieje się w szczególności wschodnim, czyli wykorzystywanie gazu jako instrumentu przedłużenia działań politycznych prowadzonych przez Rosję. To jest w takim wymiarze przynajmniej dwubiegunowym realizowany. Pierwszy z nich to jest oczywiście kwestia ceny, czyli możliwość jej zamierzania czy obniżania dla tych zaprzyjaźnionych partnerów.